Dziękuję wam za bibliotekę. Staram się być co najmniej raz w tygodniu w bibliotece. Za żłobek. Dziękuję wam za wszystko. Za żłobek też. I za szkoły, za wszystko. I za diety dla rady. Podoba mi się ta rada. Naprawdę, coraz bardziej. Proszę. Niech pamięci to, także, że w powiecie nie ma takiej biblioteki, jak jest nasza. Tak? Albo zabieracie pieniądze. Jeśli chodzi o gminne biblioteki, nie ma takiej biblioteki, to czemu zabieracie pieniądze? W zeszłym roku, tego pamiętam, wniosek pana Rzewuskiego o zabraniu 30 tysięcy na ulicę Bakuna. W tym roku nie wiem, nie słyszałem, bo przyszedłem później. Jest likwidowanie. I nie ma Bakuna. I nie ma Bakuna. I nie ma Bakuna. Nie ma, panu proszę. Nie ma. Nie słyszałem uzasadnienia. Słyszałem tylko, że utrzymujemy budżet biblioteki na zeszłym, tak jak było w zeszłym roku. Wiecie, ile kosztują książki? Wiemy, że wszystko wiemy. No ja wiem, że licząca jest nieomylna. Te wszyscy. Nie, no. Ale to trzeba uważać, o to się mówi. Także naprawdę jeszcze raz kończę. Dziękuję za bibliotekę, dziękuję za komunikację i za ten rozwój sportu w gminie. Naprawdę, dziękuję. To tak jak powiedziałam. Pan Wójt w ubiegłym roku. W ubiegłym roku pan Wójt dużo powiedział umowę komunikacji miejskiej. Po czym w 15 roku, po czym wycofał się z tego i zawarł umowę na lot. Po czym umowa teraz z końcem grudnia wygasała, więc podpisał umowę na miesiąc, bo miał być przetarg zrobiony, niestety tego przetargu nie było. Gdyby pan wójt miał umowę już podpisaną na cały rok, to by mu brakowało. Ale jeśli nie ma w tym momencie podpisanej na rok, to poradzę podpisać na miesiąc, to można podpisać na 11 miesięcy. Prywatna komunikacja może kursować. Jeśli podpisuje tylko na miesiąc, to tym bardziej na 11 miesięcy też może podpisać. A co do pracy rady, no powiem tylko tyle, że bywa tak bardzo często, że komisje się zbierają, przewodniczący zwołują komisję i okazuje się, że jak już obradują, to są następne tematy, które dostajemy od pana Wójta i trzeba je omawiać. Trzeba się spotykać następnym razem. Można to było w komisji? Nie, po prostu wszystko się rozjeżdża, bo dostajemy bardzo późno dokumenty, żeby posiedzenie było teraz. Że już nie będzie. Dlatego sesje nadzwyczajne, gdzie mogę, to minimalizuję, bo nie uczę, po pierwsze, nie ma w nich założeń, które by miały być sesją nadzwyczajną, tak? Bo sesja nadzwyczajna rządzi się też swoimi prawami, tam nie ma takiego porządku jak dzisiejsza sesja, prawda, gdzie jest i budżet, który musi na 7 dni wcześniej iść powiadomienia. Nie liczy się dzień, w którym to powiadomienie idzie, nie liczy się dzień sesji. Po środku musi być 7 dni powiadomienia. Jak ja dostaję przed sesją na 7 dni czy na 6 dni, to ja nie mogę zwołać tej sesji tak, jak sobie pan wójt życzy, bo bym naruszyła prawo w tym momencie, jeśli chodzi o sesję budżetową. Przy sesji zwykłej jest to na 5 dni. A przy sesji budżetowej musi być 7 dni w środeczku. Nie może być inaczej. I nie może być w sesji nadzwyczajnej tych punktów, które na przykład były dzisiaj, a pan wójt mi przysłał wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. No. I tutaj, czy może pani potwierdzić, że fundusze na diety radnych nie zostały ograniczone? Zostały ograniczone, widzisz, pan jest zdjęty z diety. Ależ nieprawda, proszę pani. Ależ nieprawda. To proszę spytać. To pani chyba nie czytała projektu. Proszę spytać panią. Pani nie czytała projektu.
pani budżetu. Przecież my nie rozpatrujemy projektu z listopada. Pani skarbnik. No jak? To jest do tego, nie w temacie pan jest. Zostało zdjęte z Rady Gminy 50 tysięcy. Szanowni Państwo, pan już zbierał głos tyle razy. Myślę, że już się pytanie, bo nie żadne... Pytanie takie bardzo ważne. Gdyby na miejscu obecnego wójta, pana Zawadki, był pan wójt Jakubowski, czy państwo też byście mieli odwagę głosować, tak dyskutować, obcinać? Chciałem usłyszeć odpowiedź. Gdyby to był autorem tego... Każdy zgodnie ze swoim sumieniem głosował. A czy pan, gdyby nie był mężem, żony pracującej w tym urzędzie, to też by tak pan wyczytał. A czy to, że żona pracuje, to jest grzech poprzez kwalifikację do tego, skończyła Akademię Ekonomiczną w Polsce. A ja nie mówię, że żona pracuje. Jest mieszkanką Miliszyna. I dlatego pan przychodzi i przekaże. Bo pana żona nie posiedzenie, bo są już personalne. Ja myślę, że w tym momencie już zakwalifikuję.